Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękuję za zaproszenie i do Rady Programowej i za możliwość moderowania tego panelu. Umówiliśmy się tak, że najpierw ja pozwolę sobie na krótki komentarz a propos wystąpienia pana prezesa Jaroszka, a później odbędziemy taką rundę dyskusyjną skoncentrowaną na pięciu wątkach. Mam nadzieję, że nie przekroczymy ram czasowych, a jakby coś, to będziemy najwyżej skracać. Ten krótki komentarz. Widzieliście Państwo dane dotyczące ubankowienia świadczeń. Jakby tak spojrzeć na poziom rozwoju gospodarczego poszczególnych województw, chociażby też na poziom rozwoju obszarów wiejskich poszczególnych województwach, to widać, że tam, gdzie ten rozwój jest wysoki, no to też to ubankowienie, o którym mówił pan prezes Jaroszek, też jest odpowiednio duże. Jako że reprezentuję Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, to nie sposób przemilczeć ważnej roli, jaką sieć placówek bankowych odgrywa, także sieć placówek banków spółdzielczych, które są zlokalizowane w wielu miejscowościach mniejszych i na terenach wiejskich. Praktycznie bez funkcjonowania banków spółdzielczych na tych terenach, w tym w województwie opolskim, zapewne ten stopień ubankowienia nie byłby tak wysoki. Takie jest moje przypuszczenie. I teraz, gdybyśmy spojrzeli jeszcze na to z innej perspektywy, to banki spółdzielcze mają swoje oddziały zazwyczaj tam, gdzie bank komercyjny już nie chce wchodzić, tak? Bo jest to ekonomicznie nieuzasadnione, nieopłacalne. Po prostu się nie opłaca biznesowo, a banki spółdzielcze starają się tą lukę wypełnić po to, żeby dać możliwość społeczeństwu korzystania z usług bankowych. Pan prezes Jaroszek mówił o bardzo ważnym rzeczy, a mianowicie o ubankowieniu. To jest takie pojęcie już, można powiedzieć, mocno ugruntowane w literaturze i też można powiedzieć, że w dyskusji publicznej. Natomiast należałoby sobie postawić pytanie, czy współcześnie powinniśmy mówić tylko o ubankowieniu, czy powinniśmy mówić o czymś więcej. I na tym tle bym poprosiła o podzielenie się przemyśleniami panią profesor. No więc tak, należy oczywiście cieszyć się z wysokiego wskaźnika ubankowienia, natomiast współcześnie i to już od co najmniej dekady mierzymy stopień korzystania z usług finansowych w nieco inny sposób i mówimy o włączeniu finansowym. A włączenie finansowe jest trochę szerszym pojęciem, ale myślę, że bliższym współczesności temu, co się dzieje na rynku finansowym, dlatego że włączenie finansowe jest to miara, którą posługuje się OECD, mierząc poziom włączenia finansowego na całym świecie. A na świecie usługi finansowe są świadczone nie tylko przez banki, ale przez każdą formalną, tak zwaną instytucję finansową. I żeby Państwu uzmysłowić, jaka jest różnica, to tak, poza bankami, które oczywiście nadal mają silną pozycję w wielu systemach finansowych, są to też unie kredytowe, czyli u nas SKOKi. Są to też instytucje mikrofinansowe, które świadczą usługi finansowe w najbiedniejszych krajach. Ale są to też na przykład fintechy, bigtechy. Czyli jak mówimy o cyfryzacji, nie można tych instytucji pominąć. Jak będziemy mówić o płatnościach, bo taka jest tematyka naszego panelu, nie można też pominąć instytucji płatniczych, kwestii rachunków płatniczych, które nie muszą być rachunkami bankowymi, czyli jest to pojęcie szersze. Włączenie finansowe. Jest to o tyle ważne, że to pojęcie jest w dodatku stopniowalne. Narodowy Bank Polski, który prowadzi badania zwyczajów płatniczych w Polsce już od wielu lat, a mamy tu chyba nadal ciągle jeszcze na sali wieloletniego dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego, pana Adama Tuchmańskiego, wprowadził 3 stopnie włączenia finansowego, czyli posiadanie rachunku bankowego, korzystanie z karty płatniczej i korzystanie wówczas z bankowości internetowej, dzisiaj byśmy dodali bankowość mobilną, tak? Czyli bardzo dobrze, jak mamy rachunek bankowy, natomiast jak mówimy o usługach cyfrowych, a na tej konferencji bardzo dużo się na ten temat mówi, to musimy mieć świadomość, że stopni zaawansowania jest już kilka. Ma to bardzo duże znaczenie w kontakcie cashless i bezgotówkowości, ponieważ posiadanie rachunku bankowego nie musi być równoznaczne z cashlessem i często nie jest.
Tak? Czyli coś wpływa na rachunek bankowy, a tu kolega rozwinie ten wątek, a potem się przekształca w gotówkę, ponieważ wypłacamy to z bankomatu, dalej się w ten sposób to posługujemy. Ale pozostanę przy cyfrowych usługach finansowych, ponieważ to jest temat, który jest myślą przewodnią tej konferencji. Bardzo dobrze, ponieważ pojęciem cyfrowych usług finansowych posługuje się już też obecnie OECD. To są wszelkie usługi finansowe, operacje finansowe, które wykonujemy za pomocą czy przy użyciu technologii cyfrowych. Dlaczego to jest ważne w kontekście cashlessu? Dlatego, że najszybciej rozwijają się płatności cyfrowe spośród wszystkich usług finansowych dostępnych drogą cyfrową. Płatności są na absolutnie pierwszym miejscu i może Państwa zdziwi, może to będzie jakieś zaskoczenie, ale zdolność do odbioru płatności cyfrowych ma dzisiaj 95% osób w krajach rozwiniętych i 57% osób w krajach mniej rozwiniętych, czyli rozwijających się na rynkach wschodzących. To są dane OECD, które pokazują też, jak ogromny postęp dokonał się od 2014 roku, kiedy w tej drugiej grupie krajów, i to jest między innymi ten case Kenii, o którym pan prezes Kwieciński wspominał, było to tylko 35%. Tak? Czyli ogromny skok o 22 punkty procentowe. I optymizm jest też taki, że płatności cyfrowe, że zdolność do odbioru płatności cyfrowych, jak pokazują badania, my naukowcy im wierzymy i mamy do nich zaufanie, są taką forpocztą dla korzystania z usług finansowych innych. I na tym tak. Chciałam podsumować ten wątek. Dziękuję. Dziękuję. Czyli już nie tylko o bankowienie, bardziej mówmy o włączeniu finansowym, nazywanym też przez niektórych inkluzją finansową. Kolejnym tematem do dyskusji będzie cashless, ale w odniesieniu do wpłat i wypłat. Pan prezes Jaroszek przedstawiał nam, jak to wygląda przy wypłacie świadczeń przez ZUS. Natomiast spójrzmy na to też i z tej drugiej strony. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Pana profesora Górkę. Szanowni Państwo, ja chcę powiedzieć o trzech rzeczach. O tej skali wpłat i wypłat, wpłat do państwa, wypłat z państwa, geron technologii i rozkładzie Pareto. Zacznę od tego, że no, znajdujemy się we wspaniałej sali, dużej, kubaturowo, gdzie można odetchnąć pełną piersią. I to mi się właśnie kojarzy w takim komentarzu do prezentacji pana prezesa Jaroszka. Prezes Jaroszek pokazał w procentach, jak wygląda ubankowienie świadczeniobiorców zakładu. Proszę państwa, zakład to jest ta instytucja w Polsce, która wypłaca miażdżącą w kategoriach zarówno liczbowo, jak i wartościowo liczbę i wartość świadczeń w Polsce. Tak? Tutaj dotyczyła prezentacja emerytur, rent, zasiłków, więc nawiązując do tej dużej kubatury, w 2022 roku wypłacono tych emerytur, rent na kwotę 260 miliardów złotych, tak, 270 miliardów złotych i 30 zasiłków, czyli to jest olbrzymi strumień pieniężny, z czego, i tutaj nawiążę do rozkładu Pareto, 80% miało miejsce na rachunek bankowy, a 20% za pośrednictwem listonosza Poczty Polskiej do tych emerytów i rencistów. Tak? Ja uważam, że co do zasady, co to jest rozkład Pareto, ten rozkład znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, znajduje zastosowanie w przypadku bogactwa. Ten ekonomista, od którego nazwiska pochodzi ten rozkład, żył pod koniec XIX wieku i on zauważył właśnie, że 20% ziemi we Włoszech jest posiadanych przez 80% populacji. I tutaj wydaje mi się ta proporcja bardzo dobrą proporcją. Rzeczywiście patrząc na te kohorty najstarszych klientów, na siłę zmuszać ich do tej wypłaty świadczeń w formie bezgotówkowej, co pewnie pani dr Elżbieta Ostrowska jako przewodnicząca zarządu Krajowego Związku Emerytów, Rencistów, Inwalidów potwierdzi, chyba nie ma sensu.
Natomiast, szanowni państwo, widzimy progres, który w ostatnich latach widać w tych najnowszych, w tych osobach, które dopiero zaczynają pobierać świadczenie i one chcą wypłacać to świadczenie bezgotówkowo. To już jest powyżej 90%. ZUS wypłaca także inne świadczenia, i RKO, i żłobkowe, i 300+, i 500+, całe spektrum tych świadczeń. Pamiętajmy, tutaj pani profesor Harasim wzmiankowała, że ubankowienie definiowane jest jako to, że świadczenie jest wypłacane na rachunek bankowy, natomiast później oczywiście ci świadczeniobiorcy mogą wypłacać gotówkę z bankomatów, z kas banków i posługiwać się nią w dalszych transakcjach handlowych, tak? I tutaj, proszę państwa, ja myślę, że i tak mamy szybką drogę do cashless, do bezgotówkowości, natomiast spójrzmy na chwilę na drugą stronę medalu, tak? Tutaj mówimy o wypłatach od państwa, o świadczeniach. Zobaczmy na chwilę, po drugiej stronie mamy wpłaty różnych danin. Danin to co to są? Daniny publiczne to co to jest? To są podatki, składki, jakieś różne opłaty. Jak zerkniemy przez pryzmat wszystkich tych najważniejszych, VAT, CIT, PIT, prawda, 500 miliardów złotych, to wszystko już prawie wyłącznie idzie cashlessowo. Tutaj pani prezes Erdman z fundacji powie może o tych marginesach, gdzie jeszcze coś jest gotówkowo, ale tam mamy już pełen, prawda, cashless. Natomiast, że tak powiem, w kontekście tych grup, które stanowią core klientów ZUS-u, trzeba podkreślić, że całe społeczeństwo polskie się starzeje i warto im podawać różne usługi w tym zakładzie ubezpieczeń, usług społecznych w sposób no, bardzo, bardzo przejrzysty i wygodny. I tutaj właśnie wchodzi ten ostatni termin, gerontechnologia, gdzie uważam, że no, zakład wykonuje bardzo dobrą pracę i też wprowadza na przykład aplikacje mobilne, które w przyszłości mogą być rozszerzone na kolejne te grupy klientów. Dziękuję. Dziękuję. W przypadku kolejnych grup beneficjentów emerytur ZUS-owskich to i tak będzie łatwiej, bo ten stopień ubankowienia z natury rzeczy będzie wyższy. No i tutaj sądzę, że te pozytywne tendencje jak najbardziej się utrzymają. Czy coś do tego tematu chciałby dorzucić pan prezes Jaroszek? Bardzo proszę. Dwa komentarze. Pierwszy, trochę taką paralelę zrobię do pierwszego panelu, gdzie występowała pani profesor Gertruda Uścińska i powiedziała o jednej z pierwszych reform. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie powiedział. Czyli mówimy o składce, tak? Bo w mojej filozofii działania instytucji publicznej jest to, żeby rozejrzeć się, co funkcjonuje na rynku, co zostało dobrze sprawdzone i wygrzane w komercji. Ja wiem, że może komercja wolałaby inaczej. Ale właśnie, jeżeli jakieś rozwiązanie się sprawdza, jest dobrze przyjmowane przez klientów, to go właśnie zaimplementować. I taką implementacją opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, nie tylko, bo tego całego konglomeratu składek, również na NFZ, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zbiliśmy do jednej składki i pozwoliliśmy i skorzystaliśmy z tego rozwiązania biznesowego, który pozwala tak naprawdę napisać w tytule przelewu Kocham ZUS, a i tak się rozliczy. No sprawdzaliśmy różne rzeczy, pisali, ja zachęcałem, jak to wdrażaliśmy, ale nie było chętnych. To jedna dygresja. Druga dygresja jest taka, że myśmy poszli trochę krok dalej, bo jak państwo zobaczycie w tym momencie, te wszystkie systemy tych rachunków wirtualnych są definiowane tak naprawdę per podmiot pobierający dla siebie albo w imieniu danego podmiotu składki, czy gdzieś rozliczenia, przepraszam, z składkami jestem trochę skrzywiony od pracy w ZUS-ie. My, żeby było śmiesznie, pobieramy składki dla kilku podmiotów, jedną kwotą i dajemy radę. Jest tylko kwestia właśnie tej zaszycia odpowiedniego algorytmu. Kuba powiedział o kwotach. Ja powiem o liczbach transakcji. Szanowni państwo, tak, jesteśmy ogromną instytucją i w ramach tych wypłat, o których mówił doktor profesor Górka, my w zasadzie co miesiąc wystrzeliwujemy, bo tego inaczej się nie da nazwać, na rachunki bankowe, bo to są precyzyjnie adresowane transfery, w granicach 14-15 milionów indywidualnych transakcji. I żeby było śmieszniej, wszystkie transakcje, które dotyczą tych takich tradycyjnych świadczeń związanych z ZUS-em, czyli emerytury, renty, zasiłki, są dystrybuowane z poziomu oddziałów.
Natomiast świadczenia 300+, 500+, żłobkowe, RKO, kiedyś jeszcze płatności za bon turystyczne, są wystrzeliwane tylko i wyłącznie z jednego miejsca w Polsce. Bardzo dziękuję. Okej, dziękuję. Drugą kwestią, o której chcielibyśmy porozmawiać, jest cashless ogólnie w administracji publicznej, nie tylko w przypadku działalności ZUS-u. I prosiłabym o wypowiedź panią prezes Joannę Erdman, a następnie pana dyrektora Bułgaryna. Bardzo proszę. To ja może zacznę od tego, że kocham ZUS, bo akurat stojąc w przerwie kawowej tutaj z panią profesor i rozmawiając, dostałam powiadomienie z mojego banku, że przyszło świadczenie 500+ i właśnie ZUS mi przesłał to świadczenie. Nie wiem, czy to przypadek. Nie sądzę. Miałam okazję... Dzisiaj 15. Tak, Matki Boskiej Pieniężnej. Miałam okazję wdrażać tą usługę 500+, będąc jeszcze po stronie banku. I pamiętam pierwszy proces. Ten pierwszy proces, on był digitalowy tylko na starcie, czyli w tym miejscu, gdzie klient aplikował i składał wniosek. Cała reszta tego procesu, która działa się z tyłu, działa się manualnie. To była ogromna praca ludzi w MOPS-ach. Ogromna ilość pytań, papierów i na końcu decyzje papierowe. Także popatrzmy, jaką drogę przeszliśmy. Popatrzmy, gdzie ten proces jest dzisiaj. Jak tworzy się digitalizacja właśnie taka end-to-end. Na tamten moment my mieliśmy 6 tygodni, żeby ten proces zaimplementować, więc zrobiliśmy, co było w naszej mocy. Natomiast patrząc na to, w ogóle co powiedział pan minister Cieszyński, my nie jesteśmy jako branża finansowa branżą najbardziej ulubioną przez klientów, bo my jesteśmy od rozwiązywania problemów, a nie od tego, żeby nas kochano. I to, jak rozwiązujemy problemy, trochę świadczy o tym, jak klient patrzy na tą branżę. Czyli jeżeli wszystko jest dobrze, to nas nie widać. I to też dzisiaj trochę było wspomniane w wypowiedzi pana Jacka Jastrzębskiego. Natomiast jeżeli coś nie działa, to na pewno wtedy nas widać i wtedy jesteśmy na pierwszych stronach gazet. I to rozwiązywanie problemów fajnie widać na przykładzie administracji publicznej. Fundacja Polska Bezgotówkowa, którą obecnie reprezentuję, bardzo mocno zainwestowała oprócz sektora MŚP również w tą część płatniczą w administracji publicznej. Dzisiaj liderem tych płatności, o których tutaj pan Jakub Górka powiedział, są samorządy. Tam tych płatności jest najwięcej. 2/3 tego, co dzieje się w płatnościach właśnie takich drobnych, codziennych, to są jednostki samorządu terytorialnego. I tam tylko w zeszłym roku mieliśmy ponad 6 400 000 transakcji unikalnych. To są wzrosty rok do roku około 30%. I ponad 1 000 000 000 transakcji przetworzonych w ogóle. Drugim liderem i tematem, który rozwiązuje problem, to jest policja i niewspomniane tutaj mandaty drogowe. Tutaj mamy lidera, jeśli chodzi o dynamikę przyrostu kwotowych tych mandatów, niestety. Ale dobra wiadomość dla państwa jest taka, że one nie bardzo rosną ilościowo, czyli wzrost kwoty średniej mandatu spowodował, że jednak ilość tych przekroczeń nie rośnie dynamicznie, to było około 2%, natomiast kwotowo ta dynamika była prawie 130%. Trzecia grupa tych płatności to są różnego typu inne płatności. To są płatności właśnie za podatki w Krajowej Administracji Skarbowej. Na przełomie tego roku 1800 terminali ruszyło w urzędach skarbowych, które wycofały się z prowadzenia kas. To są również opłaty sądowe i wszelkiego rodzaju drobne kwoty, które płacimy czy na rzecz właśnie lokalnych urzędów, czy Straży Miejskiej, czy różnego typu innych miejsc. I myślę, że w tym miejscu trzeba powiedzieć, że po pierwsze, z mojej perspektywy, a patrzę z perspektywy konsumenta i z perspektywy biznesu, administracja publiczna jest takim liderem, który wyznacza kierunek. Jeżeli administracja utrzymuje procesy papierowe i zachęca do tego, żeby właśnie działać w sposób tradycyjny, no to trudno później wymagać od przedsiębiorcy i od biznesu, żeby on się cyfryzował. Także dla mnie to jest też wyznaczenie kierunku. A druga rzecz, nawiązywała też do tego pani profesor Uścińska. No, ta zmiana i ta innowacja,
ona wymaga odwagi i wymaga konsekwencji i współpracy. I myślę, że to jest klucz do tego, żebyśmy poszli dalej z tymi tematami. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Halo, słychać mnie? Dzięki. Tak, jeśli chodzi o te wątki dotyczące podejścia też administracji publicznej, tutaj Kuba o tym mówił już dużo, o tych wszystkich transferach do administracji w postaci podatków i różnych składek na ubezpieczenia. Większość tych transakcji jest zdecydowana, większość robiona bezgotówkowo, więc plus to, co mówiła tutaj Asia, że w ostatnich latach też dzięki zaangażowaniu Fundacji Polska Bezgotówkowa bardzo dużo udało się zrobić w takim podejściu do płatności bezgotówkowych w różnych jednostkach administracji, bo to te ostatnie lata to jest kilkanaście tysięcy punktów w administracji publicznej, gdzie wdrożono terminale płatnicze. To są różnego rodzaju punkty od samorządów przez baseny, po różne jednostki też administracji centralnej w terenie i inne. To, co też my mamy, nasza filozofia jako resortu finansów, to też dzisiaj w panelu mówił szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk, że staramy się budować te e-usługi w taki sposób, żeby również zamykać ten proces obsługi usług w formie dostarczenia klientom naszym płatności bezgotówkowych, tak? Czy to jeden z tych naszych ostatnich sukcesów, czyli wdrożenie Blika w e-Urzędzie Skarbowym, też bardzo, bardzo ciekawe statystyki, bo to jest ta usługa ruszyła 15 lutego i w akcji tegorocznej e-PIT-ów było około chyba 140 tysięcy płatności Blikiem. Pamiętajmy, że ten rok jest specyficzny ze względu na gigantyczne zwroty, ze względu na wątek dotyczący reform tych takich strategicznych podatkowych. Więc tak samo na naszej drugiej platformie flagowej, półeskowej, tam gdzie są usługi celno-skarbowe, również mamy ten proces zamykania korzystania z usług w postaci bezgotówkowej, więc po prostu klienci tego potrzebują, tak? To jest kwestia tego, że to już nie jest tak, że my się zastanawiamy, czy to robić, czy tego nie robić, tylko po prostu to jest oczekiwanie klientów z jak najlepszym UX-em, żeby to było po prostu wygodne i żeby to powodowało, że klient ma podobne doświadczenia jak w sektorze prywatnym, bo to tak naprawdę o to chodzi. My staramy się te doświadczenia z sektora prywatnego przenosić na sektor publiczny i po prostu dzięki temu starać się o to, żeby nasi klienci, podatnicy byli zadowoleni. Dziękuję. Panie dyrektorze, no, jak wynika z naszej dyskusji zarówno w administracji publicznej, jak i w tej części sfery gospodarki prywatnej, jesteśmy coraz bardziej cashless. Konsument powinien mieć jednak prawo wyboru. Jak to wygląda w pana ocenie, z pana perspektywy? Dziękuję bardzo. No to już jest tak trochę taka debata filozoficzna. Tutaj pani profesor poruszyła taki wątek, który w ostatnich tygodniach jest dosyć gorący w opinii publicznej. Nie wiem, jeśli państwo śledzą dyskusje, się pojawiają różne hasła odbierania obywatelom prawa do gotówki i inne wątki. Nie chcę tutaj jakby wchodzić w te tematy głębiej. Natomiast jakby nasza filozofia w ostatnich latach ona jest dosyć prosta, bo my staramy się, żeby tej suwerenności wyboru było jak najwięcej, żeby po prostu klienci mogli wybierać, chcę zapłacić gotówką, płacę gotówką, chcę zapłacić bezgotówkowo, płacę bezgotówkowo. I paradoksalnie w ostatnich latach tej wolności przybyło, bo praca, którą tutaj wykonaliśmy wszyscy wspólnie w ramach tego dużego projektu Polski Bezgotówkowej, co ona zrobiła? Ona spowodowała to, że praktycznie w każdym punkcie handlowo-usługowym w Polsce możesz zdecydować, czy chcesz zapłacić gotówką, czy chcesz zapłacić bezgotówkowo. I to jest ta miara tej wolności, czyli w ostatnich latach tej wolności wyboru jest więcej, więc wydaje mi się, że też o tym trzeba pamiętać, bo to jest bardzo ważne i to jest trochę niedoceniane, bo tym głównym problemem naszym w ostatnich latach było to, że było bardzo dużo białych plam tam, gdzie to jest najtrudniejsze, czyli u małych i średnich przedsiębiorstw, w naszych sklepikach osiedlowych, miasteczkach, wsiach, a tutaj ten projekt Fundacji Polska Bezgotówkowa tą wolność wyboru poprawił. I to jest moim zdaniem bezcenne osiągnięcie nasze wspólne w ostatnich latach. I o tym trzeba pamiętać, dyskutując o tym, czy w Polsce jest wolność wyboru form płatności, czy jej nie ma.
jeśli mogę. O, jest super. To, co powiedziałeś, Paweł, jak pewnie Państwo cofniecie się pamięcią wstecz, to niedawno jeszcze wisiały w różnych punktach karteczki płatność kartą od. Ewentualnie takim dominującym pytaniem, jak gdzieś się pojechało trochę dalej poza Warszawę, było, czy ja mógłbym. Tak nawiązując do pewnej reklamy. No więc teraz już nie pytam się, czy ja mógłbym, tylko wyjmuję telefon i płacę. Gotówką też lubię płacić, ale to są określone, powiedzmy, takie wieloletnie, tradycyjne instytucje, które chętnie przyjmują płatności gotówkowe. No, ale powiedzmy sobie szczerze, że w okresie pandemii pojawiły się nawet karteczki, że nie przyjmujemy płatności gotówką, tylko płatność kartą. Tak? Takie karteczki jakby też się pojawiały. Ponieważ temat, jak pan dyrektor zauważył, trochę filozoficzny, to poproszę kolegę profesora Górkę o kontynuację tego wątku swobody wyboru. Tak, szanowni państwo, no potwierdzam. Paweł Bułgaryn doskonale jakby podkreślił to, że aktualnie w takim punkcie handlowo-usługowym musi być akceptowana gotówka, jak również wybrany instrument bezgotówkowy. No może być to karta, może być ewentualnie też blik, bo to są te dwie najpopularniejsze metody płatności bezgotówkowych w sklepach stacjonarnych, w punktach handlowo-usługowych. Jakiś czas temu były wątpliwości, czy ta gotówka musi być akceptowana w takim punkcie handlowo-usługowym, więc wprowadzono do ustawy o usługach płatniczych artykuł 59EA i ta gotówka jako prawny środek płatniczy musi być akceptowana. Tam są trzy wyjątki, między innymi jak nie ma człowieka, który obsługuje na przykład i sprzedaje w danym sklepie, to wtedy można nie akceptować gotówki. No, ale oczywiście równolegle w 2022 roku wprowadzono przepis do prawa przedsiębiorców, który właśnie zobowiązał, żeby ten sprzedawca, który ma kasę fiskalną, że musi akceptować któryś wybrany instrument bezgotówkowy. I oczywiście tutaj praca Fundacji Polska Bezgotówkowa doprowadziła do tego, że jakby fizycznie mamy terminale, czyli możemy płacić kartą, no możemy płacić oczywiście blikiem już teraz w trybie NFC, więc jest ta wolność wyboru, tak? Gdzieniegdzie na szczeblu unijnym dyskutuje się nad tym, żeby zachować mimo wszystko dostępność tej gotówki. My w Polsce jesteśmy tutaj w bardzo dobrej sytuacji, no zupełnie inaczej niż na przykład w Szwecji, ale tu zwracam uwagę, że ten wątek w strategii płatności detalicznych Unii Europejskiej, która dotyczy prawie wyłącznie płatności elektronicznych, jest podejmowany, czyli ten dostęp do gotówki musi zostać zachowany i pewnie to też mocniej będzie wyrażone w regulacjach, które niebawem zostaną przedstawione przez Komisję Europejską. Dodam jeszcze, panie profesor, jeżeli mogę, a propos wypowiedzi prezesa Jaroszka, bo o tym nie zdążyłem powiedzieć, że wpłacamy składki e-składką jednym przelewem do ZUS i to jest moim zdaniem rewelacyjna usługa, tak? Gdzie indziej też jest cashless, ale co można tu jeszcze zrobić? Zwiększyć wygodę. I ta wygoda, tą większą wygodą jest na przykład w usłudze Twój e-PIT, możliwość płatności Pay by Netem Kiru albo Blikiem. No i mam nadzieję, proszę Państwa, że e-składkę też Państwo w przyszłości będziecie mogli płacić przy użyciu metody płatności takiej elektronicznej, która Państwu pasuje, jest dopasowana do Państwa preferencji jako płatników, bo ZUS ma w zanadrzu właśnie kilka takich projektów. To Kuba ma pewien handicap, bo przez pewien okres pracował z nami wspólnie, także byliśmy solidnym płatnikiem wynagrodzeń profesora Górki. No i składek właśnie, ZUS. Składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dobrze, profesor nie ma, bo to zaczęłaby się dyskusja. No i faktycznie taki projekt jest prawie gotowy. On czeka na lepsze czasy, kiedy przestaniemy być ulubioną instytucją do realizowania nowych zadań. Okej. Proszę Państwa, no mieliśmy... Mamy swobodę wyboru, czym płacić. Stajemy się coraz bardziej cashless i
administracji publicznej i też w tym, można powiedzieć, obiegu prywatnym, ale wiemy, że jest grupa osób, która niekoniecznie będzie chciała być cashless z takich czy innych względów. I to jest, czasami to jest wybór i świadoma decyzja, czasami jest to po prostu brak możliwości i pewna, nazwijmy to, niemoc. Pojawia się od kilku lat popularne określenie silver economy. Silver economy to pojęcie bardzo, bardzo szerokie, bo praktycznie każda osoba 50 plus może być już zakwalifikowana do silver economy. A kiedyś o zgrozo otwieram książkę i tam jest napisane w starszym wieku, czyli po 40. Zamarłam wtedy, odłożyłam i stwierdziłam, że poczekam jeszcze trochę z lekturą. Pewnie jakiś student to pisał. Nie, to pisała dojrzała osoba. Jakby nie patrzeć, od 50 plus jesteśmy praktycznie w okolicach silver economy, nie ma górnego limitu. Tak, jak wiemy, są świadczeniobiorcy, którzy dożywają setki i cieszą się w związku z tym tą podwójną emeryturą. Jak postępować z seniorami? Jak ograniczać wykluczenie cyfrowe seniorów? Czy jest to coś do zrobienia, czy jest to bardziej taka idealna wizja, której nigdy nie osiągniemy? Pani profesor, jak to wygląda w Pani ocenie? Spróbuję się odnieść do tego wątku, chociaż dla mnie osobiście wątek trudny. Ale spróbuję podjąć tą fałeczkę. Oglądaliśmy prezentację prezesa Jaroszka i myślę, że jak Państwo patrzyliście uważnie na tą prezentację, to można było zauważyć dość dobrze, że segment, no nie wiem, powiedzmy 60 plus, tak, jest segmentem bardzo zróżnicowanym. Widzieliście Państwo, jak bardzo idzie w dół ta krzywa osób 60 plus w miarę wzrostu wieku. Tak? Przy osobach 80 plus to było chyba poziom obankowienia 56 z jakimś ułamkiem procent, co pokazuje, że jest to segment bardzo zróżnicowany. Ale my naukowcy na ogół posługujemy się badaniami, więc pójdę w tą stronę też. Każdy segment trzeba traktować odrębnie. No i znowu wrócę do badań OECD, które mówią o problemie, czy widzą różnice, jeśli chodzi o poszczególne grupy wiekowe, jeśli chodzi o włączenie finansowe. Tak? To nie jest tak, że im młodsi jesteśmy, tym bardziej jesteśmy otwarci na innowacje, tym większa jest nasza wiedza i doświadczenie, bo akurat najmłodsza grupa ma najmniejszą wiedzę, a ma najbardziej ryzykowne zachowania finansowe i ma jakby jest skłonna do takiego trochę hazardu moralnego, powiedziałabym. Oczywiście najlepiej wypadamy w średnich grupach wiekowych, bo już zarabiamy, korzystamy z usług finansowych, mamy do nich pełny dostęp. Natomiast jest problem, jeśli chodzi o osoby urodzone wcześniej, jak ostatnio jedna z moich panelistek powiedziała, bardzo mi się podoba to określenie, zamiast seniorów, zapamiętajcie Państwo, bo to Waszych świadczeniobiorców też dotyczy i na pewno się ucieszą. Osoby urodzone wcześniej, ten problem jednak mają. I co tutaj się dzieje? Badania pokazują, że te osoby nie mają najniższej wiedzy finansowej. One są gdzieś po środku, czy na drugim miejscu po młodych. Dobrze wypadają, jeśli chodzi o postawy finansowe. To znaczy, oni jakby są świadomi usług finansowych, pewnych zagrożeń, ale nie radzą sobie z tym. Jeśli chodzi o zachowania finansowe, to ewidentnie sobie z tym nie radzą. Czyli inaczej mówiąc, mają sporą wiedzę. Nawet postawy finansowe są dość ostrożne, ale w momencie, kiedy korzystają z tych usług finansowych, zwłaszcza jeśli one mają formę cyfrową, to zaczynają się problemy, ponieważ to są osoby w sumie najbardziej zagrożone na różne problemy, które mogą się pojawić w trakcie korzystania z cyfrowych usług finansowych. A ponieważ równocześnie są to osoby o największym stopniu wykluczenia cyfrowego, czyli łączą się tu dwa problemy. Wykluczenia finansowego i można powiedzieć wskutek tego wtórnego wykluczenia finansowego czasami. Ja to też widzę na przykładzie mojej mamy, która jest w tym ostatnim przedziale wiekowym. I tak,
ma rachunek bankowy, ma kartę płatniczą, ma bankowość internetową. Kto to obsługuje, jeśli chodzi o bankowość internetową? Ja. I tu nawiązuję do kolejnego wątku w badaniach OECD. Nawet wśród osób, które mają rachunek bankowy czy rachunek formalnej instytucji finansowej, ale założyły go ostatnio, 2/3, proszę Państwa, 2/3 korzysta z pomocy innych osób, czyli nie radzi sobie samodzielnie. I jest to albo rodzina, patrz ja, albo jest to pracownik czy agent bankowy, bo różnie to w różnych krajach wygląda. Co ciekawe, w Afryce, gdzie rozwinął się dostęp mobilny do usług finansowych, to na przykład Kenii Safaricom, to jest tylko 1/3 osób, które sobie nie radzą samodzielnie, skorzystając z usług finansowych. Co to oznacza? Że widać tamte rozwiązania oferują lepszy poziom user experience, tak? Są prostsze, są łatwiejsze, bardziej intuicyjne. Czyli warto zwrócić uwagę na grupy, które są bardziej narażone na różne zagrożenia związane zwłaszcza z cyfrowymi usługami finansowymi, w tym osoby urodzone wcześniej, które są bardzo niejednorodnym segmentem. Ja się tu zgadzam, że część z tych osób już nie przejdzie na ten etap włączenia finansowego i nie będzie korzystać z cyfrowych usług finansowych i należy zostawić im swobodę wyboru, w tym korzystania z gotówki. Bo nie można tych osób też eliminować ze społeczeństwa. Szwecja poszła trochę tą drogą i się tam bunt społeczny po prostu pojawił przeciwko ograniczenia dostępu do gotówki. Więc trzeba patrzeć na to w sposób bardzo kompleksowy. Ja jeszcze Państwu powiem, że wśród tych osób, które mają problem z korzystaniem z usług finansowych, w tym cyfrowych, są też kobiety, ale proszę się nie cieszyć, panowie na tej sali, ponieważ w Polsce akurat kobiety, jeśli chodzi o zachowania finansowe, wypadają lepiej niż mężczyźni, w przeciwieństwie do reszty świata. W Rosji też, nie wiem jak teraz w okresie wojny, ale jest parę takich nacji. Wśród tych osób są też imigranci. To jest bardzo ważna kwestia w naszym kraju w kontekście wojny i napływu osób z Ukrainy, żeby te osoby też na nie zwrócić uwagę. No i to są właśnie te osoby, które zaczynają korzystać z usług finansowych. A co do tego, co powiedział Kuba, tak, i gotówki, to dostęp do gotówki powinien być, ale możemy stanąć, może nie w krótkim czasie, bo takich planów w kraju nie ma, że gotówka też będzie elektroniczna. Myślę o pieniądzu cyfrowym Banku Centralnego, więc wyzwań mamy bardzo dużo, ale chciałabym jeszcze wrócić do tego początku. Osoby w różnym stopniu narażone na niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z usług finansowych, w tym cyfrowych, powinniśmy, a to jest rola administracji publicznej, powinniśmy im dać wsparcie. I bardzo mi się podobało to, co powiedział przewodniczący profesor Jacek Jastrzębski, bo możemy się cieszyć, że wśród seniorów przybywa osób korzystających z usług elektronicznych, mających rachunek bankowy, ale to są ci, którzy sobie radzą. Administracja publiczna powinna się zająć tymi, którzy sobie nie radzą i im oferować przede wszystkim wsparcie, bo oni z różnych powodów sobie nie radzą. Ale tę grupę należy objąć szczególną opieką i uwzględnić w programach edukacyjnych. Dziękuję. Dziękuję. Teraz prosiłabym o swoje przemyślenia, podzielenie się swoimi przemyśleniami panią prezes, też w tej nurcie. Tak, to ja bym dodała do tego jedną rzecz, że jeśli chodzi o seniorów, to ta grupa jest bardzo różnorodna i my też prowadzimy badania seniorów. Wychodzą nam dwa wnioski. Po pierwsze, że jeśli chodzi o ubankowienie, trochę doszliśmy do ściany, natomiast to ubankowienie no niestety będzie się zmieniało ze zmianą pokoleniową i to bardzo mocno też widać. Natomiast ja nie chciałabym, żebyśmy utożsamiali człowieka wykluczonego
tłumaczonego jakkolwiek, tylko i wyłącznie z wiekiem, dlatego że tych parametrów jest tutaj absolutnie więcej. To jest miejsce zamieszkania, to co pokazywał pan prezes Jaroszek i te miejsca poza dużymi miastami, miejsca, które są historycznie nieuprzemysłowione, ludzie, którzy całe życie pracowali na roli albo mają podstawowe wykształcenie, to jest ta grupa, która jest mocniej na te wykluczenia narażona. Na pocieszenie powiem, że w tych badaniach, które robiliśmy teraz, one są z kwietnia, a dotyczą seniorów, 100% praktycznie ma już dzisiaj dostęp do sieci telefonii komórkowej. Nieco mniejsza grupa, bo około 80% ma dzisiaj dostęp do internetu. I to są takie dwa parametry, które też zmieniają tą percepcję, no bo dostęp do tej infrastruktury powoduje, że ci ludzie zaczynają mieć potrzebę skorzystania. I 65% seniorów dzisiaj korzysta z zakupów internetowych. I ci, którzy to robią, w 80% robią to samodzielnie. Nie potrzebują do tego dodatkowych osób. Ponad 60% korzysta z wiadomości, bo to też jest kwestia, że to jest tańsze i pod ręką. Więc w miarę rozwoju czy cyfryzacji całego kraju, te pokolenia również zyskują nowe możliwości i zaczynają się nimi interesować. Oczywiście idealnie, jeżeli jest ktoś w otoczeniu, kto pomaga w tym. Ja też jestem taką osobą, która pomaga aplikować, instalować aplikację Biedronki seniorom na telefonie, ale muszą być właśnie te możliwości. I ostatnia rzecz, nie uważam, że tylko administracja jest odpowiedzialna tutaj za edukację. Uważam, że również biznes, bo wszyscy w biznesie świadczymy jakieś rodzaje usług dla seniorów, powinni brać pod uwagę to, że ci seniorzy są różni. I jeżeli mamy taką grupę w swoim portfolio, to powinniśmy brać pod uwagę, jakimi kanałami do tych ludzi docieramy i również brać pod uwagę konieczność edukacji, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa korzystania z tych usług. Dziękuję. No nie wypada nie zapytać członka zarządu ZUS-u, jak pan widzi kwestię wykluczenia cyfrowego i ograniczania tego braku możliwości korzystania z obrotu bezgotówkowego przez osoby urodzone wcześniej. Odnosząc się do osób urodzonych wcześniej, wygląda na to, że w żadnej ze stron nie ma takiej woli, aby dokonywać jakichś drastycznych ruchów w zakresie ograniczenia prawa, przywileju do korzystania z tych tradycyjnych form rozliczeniowych. Natomiast jest miejsce, to o czym mówiła prezes Joanna, żebyśmy wszyscy wspólnie wyszli, edukowali, pokazywali, jakie są zalety i wady poszczególnych rozwiązań. Ja tutaj chciałem podziękować oczywiście Fundacji, bo mieliśmy w niej bardzo dobrego partnera, chociażby podczas ostatnich Dni Seniora i we wspólnej akcji, gdzie nieco skorzystaliśmy z know-how i pożyczyliśmy tytuł. Prowadziliśmy taką dość szeroko zakrojoną akcję bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo. No bo czasami to, co pewnie wychodzi we wszystkich badaniach i wszyscy zauważamy, potrzebny jest ten, jak to było w piosence, najtrudniejszy pierwszy krok. Jeżeli pomożemy przy tym pierwszym kroku i pokażemy, że te technologie, one nie są takie straszne, a wręcz mogą sporo ułatwić życie, chociażby właśnie e-commerce. Dla mnie, jeżeli myślę o osobach, które mają chociażby jakieś problemy z mobilnością, to skorzystanie z zakupów i możliwość podstawienia ich wręcz pod drzwi jest na pewno dużym ułatwieniem. Niestety w większości przypadków czy to skorzystanie, czy to tańsze skorzystanie z tej formy będzie możliwe, jeżeli będziemy do tego podchodzili również w formie cashlessowej. Dlatego tutaj jest naprawdę miejsce na taką szeroką edukację. Natomiast ta edukacja, jeszcze raz podkreślę, powinna być szeroka. To nie tylko administracja, to nie tylko biznes, ale też bym powiedział organizacje zrzeszające, samorządowe, również organizacje zajmujące się bezpieczeństwem, bo jak śledzimy, szanowni państwo, media, to co jakiś czas widzimy sytuację, że przestępcy znajdują nowy sposób, przeważnie bazujący na słabościach ludzkiej psychiki, do tego, aby wyciągnąć od nas, czy którzy jesteśmy już wystarczająco wcześniej urodzeni, czy od tych, którzy się jeszcze wcześniej urodzili, zgromadzone środki. I czasami jest tak, że ta technologia
dobrze wykorzystana może w zdecydowany sposób poprawić nasze bezpieczeństwo, a czasami, niestety, to trzeba sobie też otwarcie powiedzieć, może sprawić, że ten dostęp do tych naszych środków będzie łatwiejszy, tak? I to niestety, albo może stety, nie zależy od PESEL-u albo od liczby, która stoi na początku PESEL-u, tylko tak naprawdę od stanu emocjonalnego, w jakim każdy z nas się w danym momencie znajduje. Naprawdę byłem świadkiem, kiedy bardzo młoda, inteligentna osoba była o krok od tego, żeby dać dostęp do swojego rachunku bankowego. Metody, które stosują przestępcy, są naprawdę bazujące na ludzkich słabościach. Natomiast faktem jest też, że naprawdę dużo łatwiej jest spakować banknoty, które się ma schowane w przysłowiowej bieliźniarce, w reklamówkę i wystawić przed drzwi. I to już jest nie do odzyskania. Bardzo dziękuję. Okay. Dziękuję. Nie wiem, jak stoimy z czasem, to zapytam może... A, świetnie. O, to muszę przyznać, że jestem zaskoczona, że tak sprawnie nam się udało to wszystko przeprowadzić. Mamy jeszcze jakieś tam wątki w zanadrzu, ale na... Okej, okay, bardzo proszę. Jeszcze jeden wątek o pokoleniu Silver. Parę dni temu się była publikacja takiego fajnego raportu Media Społecznościowe w Polsce 2023. I tam jest taka, oczywiście każdy może sobie go przejrzeć, ale taka, co mi uderzyło, poza tym, że mamy tam ponad 28 milionów unikalnych użytkowników mediów społecznościowych w Polsce, to też patrząc na demografię, to zgadnijcie Państwo, w której grupie było najwięcej użytkowników z mediów społecznościowych. Tam były takie przedziały 18-22, później do 30, 30-40, na końcu było 55-75. No i właśnie w tej ostatniej grupie było najwięcej użytkowników mediów społecznościowych. Oczywiście to wynika z demografii, to co mówi pani profesor, tak? Starzejemy się, Kuba też o tym mówił, ale to też pokazuje, że jakby nasze społeczeństwo jest otwarte w każdym wieku i to naprawdę ciekawy raport. Polecam, bo warto te wnioski też sobie z niego wyciągać w kontekście tej dyskusji o osobach urodzonych wcześniej niż później. Dzięki. Okay. A propos, jeszcze tutaj bym powiedział a propos tych wyłudzeń, fraudów, o których wspominał prezes Jaroszek i tego raportu, o którym tutaj dyrektor Bułgarn wspomniał, że proszę Państwa, ostatnio w Brukseli w Komisji Europejskiej omawialiśmy ten wątek w kontekście przyszłych regulacji dyrektywy o usługach płatniczych, czy jeszcze nie zwiększyć poziomu bezpieczeństwa konsumentów, użytkowników usług płatniczych. I okazało się, że spoofing, taki na szeroką skalę, jest problemem oczywiście nie tylko w Polsce, ale na przykład w Holandii. I tam dobrowolnie tamtejsze banki osobom z pokolenia Silver, które uległy perswazji, dały dostęp do swojego rachunku bankowego, przekazały dane autoryzacyjne, no zwracają środki pieniężne. Właśnie na takiej zasadzie, że no niektórzy być może mają mniejszą odporność na perswazję hakerów, fraudsterów i innych złych ludzi. I powiem Państwu, że skala tych wypłat w 2022 roku, takich dobrowolnych wypłat w sektorze bankowym Holandii, była naprawdę wysoka. Tylko że ja tutaj zwracam uwagę na to, jak daleko pójdziemy w tej ochronie konsumenta. Jeżeli pewne rzeczy legislacyjnie zatwierdzimy, żeby wprowadzić, no powiedzmy, takie mechanizmy z Holandii, to też narażamy się na szereg innych wyłudzeń. I być może takie by wtedy miały miejsce w Polsce, gdzie w Polsce czy w innych krajach, gdzie wielu fraudsterów ma całkiem są innowacyjni po prostu. Tak. Ochrona konsumentów jest rzeczą bardzo ważną, tylko istotne jest też to, żeby szukać pewnej równowagi, tak? I nie zwalniać zupełnie konsumenta z myślenia i z odpowiedzialności za to, co robi, więc pojawiają się głosy, że w tej chwili to wahadło wychyliło się w kierunku tego jakby pozbawiania odpowiedzialności konsumentów za podjęte decyzje
to prowadzenie do równowagi może nie być takie proste, ale niewątpliwie jest to rzecz istotna i nie dotyczy to tylko kwestii płatniczych, ale ogólnie całej ochrony, jaka się pojawia. Widzę chęć. Tak, ja się na ochotnika zgłosiłam, bo jednak tematyka naszego panelu to cashless, więc chciałam do tego wątku też wrócić. Edukacja jest niewątpliwie potrzebna i tu się zgadzam, że ona powinna być na wszystkich szczeblach, a zwłaszcza na tym szczeblu najniższym, właśnie tam, gdzie różne osoby, które nie są dobrze obznajomione z usługami finansowymi, doświadczają tych trudności, bo tam one potrzebują tego wsparcia. Ale z drugiej strony też nie mówiliśmy tu w zasadzie nic o czynnikach psychologicznych i zwyczajach płatniczych, które mają kolosalną wagę, jeśli chodzi o postęp w zakresie cashless. Dlatego, że to, co my obserwujemy na rynku, mierzymy pewnymi formalnymi wskaźnikami, tak? A zwyczaje płatnicze też są mierzone formalnymi wskaźnikami. W zasadzie najwierniejszy obraz mamy ich wtedy, kiedy prowadzone są tak zwane badania dzienniczkowe, bo one pokazują faktyczne zachowania, a nie nasze deklaracje. Ale zwyczaje płatnicze są ważne dlatego, że nawet jeśli powiedziałam, że formalnie jesteśmy włączeni finansowo, tak? Czyli korzystamy. Mamy rachunek, mamy kartę, mamy bankowość internetową czy mobilną. To, czy naprawdę jesteśmy cashless, czy nie, zależy od tego, czy zmieniliśmy swoje zwyczaje płatnicze. Bo jeśli jesteśmy przywiązani do gotówki, a badania niezmiennie pokazują, że jednak jesteśmy, a dzieje się to wprawdzie, przewaga jest tylko już w najmniejszych transakcjach, do 10 zł, to ta działalność edukacyjna powinna być nastawiona na zmienianie naszych zwyczajów płatniczych, a to jest temat szeroki, ponieważ on się wiąże nie tylko z tym, jak możemy zapłacić w każdym punkcie, czy gotówkowo, czy bezgotówkowo, ale także z wieloma innymi wątkami, które są związane z chęcią bycia anonimowym, z chęcią zachowania prywatności z różnych względów, a również z tym, czy mamy zaufanie do instytucji finansowych i do państwa w ogóle, tak? My tu sobie dyskutowaliśmy o pewnych wątkach, które się zdarzają i które nie są nawet w sferze zwyczajów płatniczych, tylko jeszcze w innej sferze, cała szara strefa. Czyli mamy pewne białe plamy gotówkowe, które wynikają ze zwyczajów płatniczych i wynikają z różnych działań na pograniczu prawa. I to jest obszar, który też wymaga, żeby jemu się przyjrzeć, bo jak też mówiliśmy o tym, że kiedyś były te kartki, że kartą płatniczą można było zapłacić od jakiejś kwoty, to było wtedy, kiedy nie było jeszcze kart zbliżeniowych. Jak przyszły karty zbliżeniowe, kartki zniknęły i teraz już w ogóle nie przychodzi nam do głowy, że nie moglibyśmy zapłacić kartą zbliżeniową, płacąc, nie wiem, no, za kawę, za jakikolwiek zakup. Więc zwyczaje płatnicze i czynniki psychologiczne to jest osobny wątek, który wymaga też działań edukacyjnych. Ja tylko chciałam zapewnić, że my na uczelniach takie działania edukacyjne prowadzimy, staramy się włączać w ten nurt. No i mam nadzieję, że później ta wiedza jest krzywiona dalej i się rozchodzi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mam taki pomysł na finisz naszego panelu. Pozwoliłabym sobie na krótkie podsumowanie, a później poprosiłabym Państwa o wskazanie jednego, dwóch wyzwań najważniejszych Państwa opinii na naszej drodze jako Polski do bycia społeczeństwem bezgotówkowym. To krótkie podsumowanie z mojej strony. To na pewno nowe technologie mocno nam ułatwiły życie, sprawiły, że bycie bezgotówkowym, bycie cashless jest zdecydowanie łatwiejsze. Mamy swobodę wyboru. Nie można zapomnieć o konieczności ciągłej edukacji i to i młodszych, i tych nieco wcześniej urodzonych w zakresie bezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania z narzędzi bezgotówkowych, w tym z rozwiązań cyfrowych. I pamiętajmy o jednej rzeczy, na tym się świat nie kończy. Można powiedzieć, nowe technologie zmieniają się ciągle. Tutaj padło hasło dzisiaj sztuczna inteligencja, które nie było mocno eksploatowane, ale też dużo się dzieje w tej materii.
padło hasło waluty cyfrowe banków centralnych. W kolejnych latach to będą te czynniki, które de facto będą rzutowały na to, czy społeczeństwa będą zmierzały w kierunku cashless, czy nie będą zmierzały i jak będą w kierunku bycia cashless zmierzały. Także to w ramach krótkiego podsumowania z mojej strony i prośba serdeczna o wskazanie tego jednego, dwóch, a może trzech największych wyzwań do bycia społeczeństwem bezgotówkowym. Jak dla mnie to przede wszystkim bezpieczeństwo, w zasadzie poczucie bezpieczeństwa i to, jak ono się będzie realizowało w praktyce. A drugie, mała taka dygresja, ale to trochę rozmawialiśmy o tym, że pokolenia się zmieniają. Ja też z niektórym z tej z panelistów rozmawialiśmy o tym, jak ludzie korzystają z nowoczesnych technologii. A jak rozmawiacie z komputerem? Jak się komunikujecie z komputerem? Prawda? Klawiatura. Jak zobaczyłem, jak się moje dziecko komunikuje z komputerem, to przysiadłem. Tak, gada. A więc bezpieczeństwo i zmiana zwyczajów. To ja do tego dodam jeszcze rozwój ekosystemu, bo ten ekosystem płatniczy jest bardzo rozwinięty, ale on cały czas się zmienia i cały czas wymaga inwestycji, zarówno po stronie tego, co powiedzieliśmy o administracji, jak i tego, co mówimy dzisiaj o biznesie. Pojawiają się nowe typy płatności, pojawiają się nowe trendy, elektromobilność, zielona energia. My dużo pracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego i też widzimy, jak tam się bardzo ten świat zaczyna zmieniać. Czyli jedno to jest właśnie ciągły rozwój tego ekosystemu po to, żeby klient nie myślał, gdzie zapłacę, gdzie nie zapłacę, mam zawsze wybór. A drugie to jest jednak edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Nie będę oryginalny, ten wątek bezpieczeństwa w tak cyfrowym świecie jest chyba najważniejszy, bo bardzo łatwo pewne rzeczy skompromitować. Więc zresztą te wszystkie trendy, które teraz widzimy, cyberbezpieczeństwo to jest chyba jedno z większych wyzwań, które mamy ogólnie, tak, w gospodarce, więc plus ta kwestia swobody wyboru i edukacji, bo to są takie wątki, które zawsze warto wspierać, bo one są dla tego ekosystemu bardzo, bardzo potrzebne. Jeśli chodzi o mnie, to zdecydowanie edukacja, ponieważ ona pozwoli nam zmienić zwyczaje płatnicze. I akurat nie powiem bezpieczeństwo, a raczej łatwość, user experience, bo to jest to, na co zwracają uwagę młodsi użytkownicy. To jest to, co będzie najważniejsze, już jest ważne, zwłaszcza w płatnościach. Ja uważam, że w szerszym kontekście problem adaptacji nowych technologii jest istotny. Ten interfejs głosowy może być i sztuczna inteligencja dużą pomocą dla osób wcześniej urodzonych i być może właśnie to jest klucz generalnie do tego, żeby iść w kierunku usług cyfrowych i świata bezgotówkowego, żeby pomagać w tej adaptacji, czy to nazwiemy edukacją, czy jakąś pomocą i właśnie dopasowywaniu technologii do odpowiednich preferencji i potrzeb. Hej, dziękuję. Proszę Państwa, brawa dla naszych panelistów. No pierwszy raz mi się to zdarzyło, bo jest prawie 3 minuty są do końca. Dziękuję serdecznie naszym panelistom, panu prezesowi Pawłowi Jaroszkowi, pani prezes Joannie Erdman, panu dyrektorowi Pawłowi Bułgarynowi, pani profesor Janinie Harasim i panu profesorowi Jakubowi Górce. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.